Dzień dobry, miłe panie. Dzisiaj podsumowanie. Wykonałem test w warunkach in vitro, ale właściwie z punktu widzenia fizycznego bardzo zbliżonego do testu in vivo, czyli spróbowałem przez 3, 4 do 5 minut ekspozycji sprawdzić, czy dźwięk doplerowski podnosi temperaturę obiektu, na który jest skierowana wiązka. Wykonałem ten test dla trzech różnych głowic dopochwowych, głowicy dopochwowej, do głowicy przezbrzusznej, sektorowej i na wszelki wypadek głowicy liniowej, czyli na przykład do badania piersi. Warunki, jakie widziałyście, to były po prostu taka zlewka z wodą, w której to był element termometru podłączony do dobrej jakości miernika i to wszystko było poddawane dźwiękom z najwyższego modelu Samsunga, jaki tylko istnieje aktualnie na rynku, czyli innymi słowy powinny być najbardziej optymalne parametry zachowane ekspozycji. Jakie mógłbym z tych trzech pomiarów wnioski sam postawić? Mianowicie pokaz termometru przy 3, 4, 5 minutach pokazuje niewielkie wahania temperatury w granicach plus 0,5 stopnia dodatkowo, plus 1 stopnia. Potem ta temperatura spadała. Ale musicie pamiętać, że to miejsce ekspozycji, w które ja jak gdyby bombardowałem ultradźwiękami o maksymalnej mocy, to jest w zasadzie miejsce średnicy paru milimetrów. Ta cała woda, w której się znajdowała ta sonda pomiarowa, ma objętość około 400 ml, czyli to jest woda, która jednocześnie może w jakiś sposób to wszystko chłodzić. Dlatego powstało podstawowe pytanie, czy badanie doplerowskie może podnieść znacząco temperaturę? Otóż powiem nie. Czyli mówienie o tym, że na skutek podniesionej temperatury dochodzi do uszkodzenia wczesnej ciąży, według mnie z punktu widzenia temperatury jest bezpodstawne, ponieważ można było powiedzieć, że to jest w granicach błędu. Natomiast my nie uwzględniliśmy dodatkowo pewnych rzeczy, jak sama zmienność tych dźwięków. Pamiętajcie, że to jest dźwięk określonej częstotliwości, który może powodować drobnego stopnia zaburzenia w strukturze DNA. I to jest właściwie bardzo trudne do sprawdzenia w warunkach, jakie ja miałem do dyspozycji. Myślę, że niewiele laboratoriów by coś takiego było w stanie przeprowadzić, ale na pewno warto pójść w tą stronę. Wnioski ostateczne. Temperatura nie poszła znacząco w górę, nie wyklucza się innych szkodliwych oddziaływań tej całej metody badawczej, bardzo potrzebnej w ginekologii i położnictwie. I nie wykluczam dalszych badań, które jeżeli mi ktoś na przykład dostarczy super czuły czujnik temperatury, który pracuje w wodzie, to mogę oczywiście ten test jeszcze raz powtórzyć, wtedy będziemy mieli jeszcze bardziej dokładny pomiar. Najlepiej, żeby to było z rozdzielczością 0,1 albo 0,01 stopnia Celsjusza. Wtedy taki termometr rzeczywiście mógłby już być uznany za miarodajny. Dziękuję Wam bardzo i obejrzyjcie te wszystkie trzy filmy. Pozdrawiam.